Legia Warszawa ma problem, ponieważ kontuzji doznał Jegen Celhaka. To może zmusić wicemistrzów Polski do przeprowadzenia transferu, informują Legia.net. Jeśli nie chcesz przegapić żadnych newsów o największej drużynie w Polsce, już teraz zasubskrybuj ten kanał, na którym zawsze z uwagą śledzimy najświeższe informacje o legionistach, a tutaj będziesz zawsze na bieżąco wszystko. Legia Warszawa przebywa obecnie na obozie w Turcji, gdzie zbiera szlify przed startem rundy wiosennej. W międzyczasie z zespołu odszedł Bartosz Slis, który za ponad 3 miliony dolarów przeniósł się do Atalanty United. To jednak nie koniec ubytków kadrowych, ponieważ kontuzji doznał też Jegen Celhaka. Albańczyk uszkodził staw skokowy, a pierwsze rokowania nie są optymistyczne, o czym informuje Legia.net. Według tego źródła pomocnika czeka rekonwalescencja, która może potrwać od 4 do 5 tygodni. Są to jednak wstępne wieści i na razie nie wiadomo, jak dalej potoczy się ta sprawa. Nie zmienia to faktu, że Celhaki na obozie w Turcji już nie ujrzymy. W takim wypadku twardy orzech do zgryzienia ma dyrektor sportowy wicemistrza Polski, Jacek Zieliński. W obliczu odejścia Ślisza i problemów Albańczyka niezbędny może okazać się transfer pomocnika. Pierwotnie planowano zaczekać z tym do lata, jednak teraz działacze mogą zmienić zdanie. Legia Warszawa ma wytypowaną grupę piłkarzy i przy sprzyjających warunkach któryś z nich wkrótce może otrzymać ofertę. Na razie na pozycji defensywnego pomocnika testowany jest Rafał Augustyniak. Teraz chciałbym usłyszeć od Was, czy Rafał Augustyniak będzie w stanie zastąpić Jurgena Celhakę?